Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Czym tu się zajmujesz? Jestem szefem tej pięknej stoczni. Mówię ci, w całym królestwie nie ma takiej drugiej. Moim głównym zadaniem jest projektowanie okrętów oraz pilnowanie, by terminy zostały dotrzymane, a zasłużone pensje wypłacone. W latach największej świetności budowaliśmy nawet kilka okrętów wojennych rocznie. Niestety, wielu naszych najlepszych rzemieślników dostało powołanie na front i budowanie nowych okrętów nie przebiega już tak sprawnie jak kiedyś. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać kilka sztuczek, jak efektywnie pozyskiwać drewno. Kto wie, może kiedyś będzie jeszcze z ciebie cieśla i na coś się nam tutaj przydasz? Ucz mnie. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Jesteś za dobry.
Ho, wyglądasz mi na nowego w tym mieście. Powiem ci coś. Bez własnego mieszkania jesteś w tym mieście nikim. Możesz mieć nawet górę złota, ale jak będziesz sypiał w karczmach lub na ulicy, to lepiej nie pokazuj się wśród osobistości miejskich. Dziś jest jednak twój szczęśliwy dzień. Tak się złożyło, że jeszcze dzisiaj wypływam w morze. Nie wiem, czy i kiedy wrócę do tego majestatycznego miasta, więc postanowiłem upłynnić swoje lokum. Cena jest okazyjna. Za 150 sztuk złota dam ci akt własności mojego mieszkania zaraz obok targu portowego. Co ty na to? Dawaj ten papier. Wyśmienity wybór, z pewnością nie pożałujesz. Dobrze, to gdzie jest to mieszkanie? Idź wzdłuż tej ulicy w stronę placu targowego w porcie. Gdy zejdziesz pierwszymi schodami, natychmiast skręć w lewo i przy straganie z rybami jeszcze raz w lewo. Mieszkanie nie jest zbyt duże, ale niezwykle przytulne. A jakie łóżko jest wygodne. Jeszcze raz gratuluję wspaniałego zakupu i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.
Thank you.
Co za skandal? Taki kawał drogi na marne. Coś się stało? Przeszliśmy na piechotę, taki kawał z Silbach. Kłóciliśmy się przy bramach, a teraz nawet nie chcą nas wpuścić. Powiedzieli nam, że do mrocznych tajemnic wpuszczani są tylko zamożni i porządni. No ale my przecież jesteśmy porządni i mamy złoto. A odkładaliśmy je bardzo długo, by tu przyjść. Ile złota zebraliście? Bardzo dużo. A ile dokładnie? 10 sztuk złota. Może dorzucę wam kilka monet i przejdziecie się na piwo? Na piwo? Też mi pomysł. Piwa to się akurat mogliśmy i w Silbach napić. Ech, szlak by to. Musimy sobie znaleźć jakieś inne ciekawe zajęcie, by ta podróż nie poszła na marne. Czego tu szukasz? Odejdź! Nie masz tu czego szukać! Nie masz tu... Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz! Thank you.
czego u diabła chcesz? Mądra decyzja. Thank you.
Przepraszam. Nie ma pan... Trzyma. Pokaż mi swoje towary. Nie! Czego tu... Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Thank you.
Ej ty! Co ty tu robisz?
Thank you.
Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Wszystko w porządku? Dzięki za ratunek. Nie wiem, jak długo bym tutaj jeszcze wytrzymał. Co się stało? Skąd tutaj tyle szczurów? Zwykle radzę sobie ze szczurami całkiem nieźle, ale pewien kupiec zaoferował mi magiczny instrument, dzięki któremu szczury miały się mnie słuchać. Gdy próbowałem jego działania, to okazało się, że dźwięk instrumentu nie tylko rozjuszył gryzonie, ale też zwabił pozostałe z całej okolicy. W ostatniej chwili udało mi się wskoczyć na podwyższenie, ale zablokowały mi drogę ucieczki. Gdyby nie ty, pewnie zjadłyby mnie żywcem. A nagroda? Nie mam złota przy sobie, bo żyję od wypłaty do wypłaty, ale weź to. Co prawda jest bezużyteczny, ale może uda ci się sprzedać ten instrument. A najlepiej, jakbyś go wetknął temu kłamliwemu Hugh. Czego ty tam szukasz? Ej, ty! Szukasz kłopotów? Tak. No to je znalazłeś.
Co to ma być? Co ty tutaj robisz? Cholera, co się dzieje? Cholera, co się dzieje? Cholera, co się dzieje?